Dobra. Słuchajcie, dzisiaj złożymy wniosek do ZUS-u. Wniosek nazywa się RSPD. ZUS. ZUS.pl. Wchodzimy na stronę. Trzeba się zalogować przez login lub hasło. Tutaj macie opcję logowania. Ja już sobie swój login ustawiłem. No więc musicie, jeżeli jesteście niezarejestrowani, zarejestrować się. Zaczynamy od momentu zalogowania. Zalogowałem się. No i taka stronka nam tutaj wyskakuje. Co robimy? Wyszukiwanie. Wyszukiwanie na portalu. I wpisujemy nazwę wniosku. RSP-D. Dobra, ja już ten wniosek wysłałem, ale wy będziecie mieli tutaj opcję złożenia dokumentu RSPD. Wciskamy pokaż. Przejść do usługi. OK. Imię, nazwisko wyskakuje. Czy na pewno chcesz utworzyć bez przypisywania do właściwej roli? Tak. I tak wygląda dokument. Od razu wyskakują nam tutaj informacje dotyczące firmy. Rodzaj dokumentu wpisujemy. Seria i numer. Pełna nazwa, czyli nazwa skrócona mojej firmy Total Legal, nazwa pełna Total Legal Marcin Podskarbi. Dane adresowe, e-mail, miejscowość, kod pocztowy. Dobra, jak to wypełnimy, wciskamy OK. Dobra, spróbujemy to wypełnić, żeby nie było. Tutaj to. OK. I przechodzimy do takiego formularza. Tutaj nas zabiera. No i tak. To się automatycznie wpisuje. Ten NIP, imię, nazwisko, nazwa firmy. Numer rachunku bankowego podajemy jakiś tam, ok, nasz, swój albo mój, jakbyście nie znali swojego. Teraz tak, zwolnienie z opłacania, przejść do wypełnienia części. Forma opodatkowania w roku 2020. Czyli karta podatkowa, brak zwolnienia z opłacania VAT-u. Ja płacę VAT, musicie zaznaczyć odpowiednią opcję. Informacja o działalności, czy zawiesiłem, czy nie zawiesiłem. Nie zawiesiłem. Dobra, przechodzimy tutaj na stronę drugą. Tu są ikonki, strona pierwsza, strona druga. No i teraz przychód, jaki tam mieliście za marzec. Za marzec, powiedzmy. Napiszę tak. I za kwiecień napiszę tak. Musi być spadek przynajmniej 15%. Oświadczam, że rozpocząłem prowadzenie działalności. Jestem objęty ubezpieczeniem rolników. Nie jestem rolników. I to jest tyle, proszę Państwa. I teraz to zapisujemy. Zapisujemy taki zestaw. Zamykamy. I jak tutaj wciśniemy wyślij, to już wniosek poleci. Także wysyłamy wyślij. I wtedy, jak już wyślemy wyślij, to będziemy mieli opcję tutaj wysłanych. Tak jak ja na początku miałem w dokumenty. Dokumenty wysłane. Jest wniosek RSPD. OK? No i ten wniosek może Wam pomóc w otrzymaniu od ZUS-u 2080 zł za miesiąc spadku w kwietniu. No i za miesiąc będzie można jeszcze raz wnioskować, kolejny raz, jeżeli obroty również spadły. OK? Także próbujcie i dajcie znać, czy się udało. Do usłyszenia.